Witamy z BoxingNews.pl, jest najlepszy zawodnik w Polsce i w Europie. Mamed Khalidowy, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Pierwsze pytanko, jak oceniasz ostatnią galę KSW22? Jak bym oceniać? No? Ciężko powiedzieć. No. Teraz mnie zaskoczyłeś, nie musiałem zastanowić, ale jak po gale powiedziałem od razu, no było jedne walki były lepsze, drugie było gorsze, no słabsze, no ale ogólnie gala się udała. Jak oceniasz walkę Piotrka Strusa, bo to jest gdzieś kiedyś może twój następny rywal? No przegrał, no gdzieś tam popełnił błąd, zostawił szczękę. Taki to jest sport, no jest naprawdę znakomitym zawodnikiem. Gdzieś popełnił błąd, ten błąd wykorzystał jego przeciwnik, no i przegrał, no to teraz musi się pozbierać i kolejne walki wygrywać. Czy zacząłeś już przygotowania do swojej walki 8 czerwca? Tak, już jestem, jakby można powiedzieć, że już kończę robić bardziej tą kwestię siłową. Teraz przechodzimy już bardziej w obłody i tak dalej, wytrzymałość. No jestem już od miesiąca, ponad miesiąc jestem w przygotowaniu. A czy planujesz trenować tylko w swoim klubie w Wolsztynie, czy może jakieś wyjazdy? Bo do poprzedniej walki wyjeżdżałeś do Wrocławia sparować z Mateuszem, z Masternakiem. Tak, oczywiście planujemy wyjazdy. W przyszłym tygodniu najprawdopodobniej wyjedziemy do Rosji, do zapaśników. Tam jest obóz w Kaliningradzie, jest elita zapaśników, zjeżdża się z Rosji. Tam pojedziemy na parę dni. Później chcemy też wyjechać za granicę, ale gdzie dokładnie to jeszcze nie wiem. To już będzie w maju na sparingi. Wczoraj na gali ONE FC walczył twój następny rywal Melvin Manhoff. Czy oglądałeś tą walkę? Dzisiaj oglądałem go. Jak wrażenia? No cóż, no trochę było takie ostrożne było widać, no, za bardzo było ostrożne, no i na punkty przegrał. No. Czy w związku z tym może uważasz, że on już nie zasługuje na walkę z tobą? Bo mimo wszystko od kilku lat masz ten streak bez porażek. Może ja nie zasługuję bardziej. To nie jest wymierne teraz, jeżeli on teraz przegrał na punkty. To jest bardzo niebezpieczny zawodnik, szczególnie w pierwszej rundzie, w drugiej jeszcze jest bardzo niebezpieczny, jest dynamiczny, jest mocno bije. Ale no, nie miał pomysłu na tego zawodnika, no. Może będzie miał na mnie pomysł. No. Czy w związku z tym, że nie będziesz się pił opas KSW z Michałem Matelem, o to cię już nie będę męczył, bo już tyle cię już wymęczyli. Więc powiedz mi, co jest dla ciebie teraz motywacją dla walki, do walk? Motywacją? Dobre. Czy tylko pieniądze? To jest dobre, nie? To jest tak, że nikogo pieniądze nie obchodzą, nie? Wszyscy co robią, to robią za darmo i najlepiej powiedzieć, że dla idei, kurde, ludzkości i tak dalej, no. Motywacją jest to, że no, chcę wygrywać kolejne swoje walki, no. Przyjdzie moment, jeżeli będzie mi dane wbić opas KSW, będę się bił, ale to na pewno nie z Michałem. Czy odzywało się może UFC ostatnio? I ostatnio UFC zwalnia zawodników, tam się nie odzywa do nas na pewno. Dobrze, jak oceniasz dzisiejszą rozpiskę gali Extreme Fighting Sport 3? Nie znam jej. Musiałbym spojrzeć. Okej, dobra, z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest chwila dla ciebie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich kibiców i tak dalej.